WD i WDD. To dwa najbardziej przydatne i najbardziej popularne typy ważności zleceń maklerskich. O co w nich chodzi? Już tłumaczę. Jak wiesz z poprzednich odcinków najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera, decyzje, które uczestnicy rynku, czyli my, podejmujemy na giełdzie papierów wartościowych, są wyrażane za pośrednictwem zleceń giełdowych, nazywanych też oczywiście zleceniami maklerskimi. Zlecenie giełdowe to tak naprawdę nasze oferty kupna albo sprzedaży papierów wartościowych. Oczywiście najczęściej tymi papierami wartościowymi są akcje spółek giełdowych. I oczywiście najważniejszym parametrem realizacji tych zleceń jest typ ceny. To jest parametr, który określa, na jakich warunkach cenowych, przy jakich kursach akcji takie zlecenie zostanie zrealizowane, zachowane w arkuszu zleceń albo po prostu odrzucone. I typom ceny zleceń maklerskich poświęciłem aż 6 osobnych odcinków kursu od 13 do 18. Zachęcam do obejrzenia. Oprócz samego typu zleceń warto jednak znać rodzaje ważności tych zleceń maklerskich, a kryją się one pod 3-literowymi akronimami. W systemie zleceń UTP, który od 2013 roku obsługuje m.in. warszawską giełdę, do wyboru mamy sporo, bo aż 8 typów ważności zleceń maklerskich. Jest to zlecenie takie jak WD, czyli ważne na dzień bieżący, WDD, ważne do oznaczonego dnia, i tymi dwoma zajmę się w tym odcinku. WDC, WDA, WNF, WNZ, a także WIA oraz WLA. Wykonaj i anuluj oraz wykonaj lub anuluj. Tym dwóm parametrom przyjrzę się w kolejnym odcinku kursu. Zacznę od zlecenia maklerskiego z typem ważności WD, czyli ważne na dzień bieżący. Jak sama nazwa wskazuje, takie zlecenie jest usuwane z arkusza zleceń w tym samym dniu, w którym zostało złożone, o ile oczywiście nie zostało wcześniej zrealizowane. Czyli na przykład składając takie zlecenie WD w piątek o godzinie 16:55, czyli jeszcze podczas trwania danej sesji giełdowej, zostanie ono zapisane w arkuszu zleceń, natomiast już na poniedziałkowej sesji go tam nie będzie. Natomiast jeżeli złożymy zlecenie z ważnością na dzień bieżący w piątek na przykład o godzinie 17:30, to znaczy, że tak naprawdę zostanie ono umieszczone w arkuszu zleceń dopiero w poniedziałek. Dlaczego? Dlatego, że gdy je składaliśmy, no to sesja giełdowa była już w tym dniu zamknięta. O godzinie 17:30 obrót na giełdzie już nie obowiązuje. I analogicznie, jeżeli nie będzie warunków do jego realizacji na poniedziałkowej sesji, no to zostanie ono usunięte z arkusza zleceń po jej zakończeniu i we wtorek nie będzie już po nim śladu w order booku, a znika ono konkretnie o północy, czyli z poniedziałku na wtorek. Jeżeli składamy zlecenie WD w dzień handlowy po zamknięciu sesji, albo na przykład w weekend, albo w święto, no to w tej chwili już w zasadzie wszystkie domy maklerskie automatycznie przesuwają dzień ważności zlecenia na najbliższą sesję handlową, czyli nie dojdzie do takiej sytuacji, w której składamy zlecenie WD na przykład w środę o godzinie 20:00, a już o północy w ten sam dzień, w zasadzie ze środy na czwartek, zostanie ono usunięte, no bo skoro miało być ważne na dzień bieżący i w czwartek nie pojawi się w arkuszu. Zlecenie WD jest bardzo podobne do zlecenia WNZ, czyli ważnego na zamknięcie, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, z tym, że to drugie jest usuwane z arkusza zleceń na najbliższym zamknięciu sesji, czyli w dzień handlowy o godzinie 17:00. Natomiast zlecenie WD traci ważność po zakończeniu dnia o północy, tak można to określić. Kolejne zlecenie to zlecenie WDD, czyli zlecenie ważne do oznaczonego dnia. Jak sama nazwa wskazuje, takie zlecenie z takim typem ważności jest utrzymywane w arkuszu zleceń do określonego przez nas terminu. W dniu wygaśnięcia jest ono usuwane z orderbooka po zakończeniu sesji giełdowej, czyli w tym dniu zachowuje się dokładnie tak samo jak zlecenie wcześniej omawiane z typem ważności WD. I w większości platform transakcyjnych, które dostarczają nam domy maklerskie, zlecenie WDD można ustawić z dokładnością do dnia, bez ustalania godziny wygaśnięcia. Jednym z wyjątków jest na przykład platforma X Station 5 od domu maklerskiego XTB, X-Trade Brokers, na której możemy wybrać nie tylko dzień wygaśnięcia zlecenia oczekującego, ale jak widzicie również jego dokładną godzinę tak jak w przypadku zlecenia WDC, czyli możemy połączyć zlecenie WDD ze zleceniem WDC, czyli ze zleceniem ważnym do określonego czasu. Ostatnia kwestia to takie otwarte pytanie. Jaka jest domyślna ważność zlecenia maklerskiego, czyli jak długo będzie ważne zlecenie w momencie, w którym nie interesuje mnie ten parametr typu ważności i nie będę go w żaden sposób ruszał, albo nawet nie będę się orientował, że takie coś w ogóle istnieje. Kiedy takie zlecenie wygaśnie? I w zasadzie wszystkie domy maklerskie w tym momencie domyślnie ustalają ważność zlecenia w taki sposób, że jest ono utrzymywane w arkuszu zleceń do końca sesji, na której zostało przyjęte do orderbooka. I kolejnego dnia nie znajdziemy go już w arkuszu zleceń, co oznacza, że domyślnie ma ono ważność na dzień bieżący, czyli WD. Swoją drogą WD często też rozszyfrowuje się jako ważność domyślna. Tak więc, jeżeli twoje zlecenie oczekujące w kolejnym dniu zostało usunięte z orderbooka, to oznacza, że miało ważność domyślną, a ty w żaden sposób nie zmieniłeś albo nie zmieniłaś tego parametru. Dlaczego tak jest? Dlaczego ważność domyślna to ważność do końca konkretnego dnia? Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo akcjonariuszy. Szczególnie ci początkujący mogą zapomnieć o złożonym wcześniej zleceniu, a może się okazać, że realizacja po pewnym czasie na tych warunkach mogłaby się okazać niekorzystna i ktoś mógłby się zdziwić, że nagle coś tutaj mu jakieś zlecenie weszło, a on już dawno nie pamięta, że takie w ogóle złożył. Po drugie, robi się tak po prostu ze względu na porządek. Gdyby domy maklerskie ustalały ważność domyślną zlecenia, na przykład na czas nieoznaczony, czyli WDA, no to z pewnością w arkuszach zleceń spółek byłoby znacznie więcej starych ofert, byłoby znacznie więcej bałaganu. A tak po prostu po zakończonym dniu niezrealizowane zlecenie oczekujące jest usuwane, chyba że oczywiście zdecydujemy inaczej. No bo mamy, tak jak wspomniałem, 8 różnych typów ważności zlecenia, w tym 2 WIA oraz WLA, o których opowiem w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że teraz już każdy będzie wiedział, albo też nie będzie się dziwił, że jego zlecenie w kolejnym dniu w tajemniczych okolicznościach zniknęło z arkusza zleceń. Jeżeli tak się wydarzyło, no to znaczyło to po prostu, że nasze zlecenie miało ważność domyślną, czyli nie zmieniliśmy jej na jakąkolwiek inną zgodnie z naszymi preferencjami. Łapka w górę, jeżeli wszystko było w porządku. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. I uwaga, uwaga, w sprzedaży jest już 22 wydanie naszego drukowanego magazynu Inwestor, który w dużej mierze poświęcony jest kryzysom finansowym, tym, które były całkiem dawno i tym, które były całkiem niedawno, no a także temu, co dzieje się obecnie. Szczególnie was zachęcam do skorzystania z prenumeraty, z rocznej prenumeraty, która zawiera 4 wydania magazynu FX Mag. Po pierwsze jest taniej, a po drugie też mamy dla was kod rabatowy BESSA, dzięki któremu na taką prenumeratę między innymi otrzymacie aż 20% zniżki. Polecam szczególnie dlatego, że jest to nie tylko 22 wydanie magazynu, ale też chyba najlepsze, jakie kiedykolwiek nam się udało wydać, bo cały czas się rozwijamy, cały czas staramy się być lepsi. Dlatego też zachęcam. No i zapraszam na kolejny odcinek, a w zasadzie kolejne odcinki najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera. Do zobaczenia.